Oryginalne hobby, rozwijanie zainteresowań, czy raczej ciekawy sposób na życie? Czym tak naprawdę jest kolekcjonerstwo? Każdy kolekcjoner ma swoją odpowiedź na to pytanie. Dla pana Franciszka Wołka jest to autentyczna pasja oraz spełnienie marzeń. Zrealizował je, gromadząc m.in. zabytkowe samochody, wśród których znajdują się takie perełki historii motoryzacji jak Metz z 1912 roku. Poddawany renowacji niebawem będzie się prezentował równie imponująco co Overland Whippet z 1926 roku. W tej chwili ten samochód jest takim dla mnie ekskluzywnym samochodem. Trwało to około 6 lat, jak robiłem go naprawdę dużo. Chromy, lakierowanie, naprawa silnika. No i najważniejsza rzecz to stolarz miał dużo roboty niestety w tym samochodzie, bo na przykład drzwi są drewniane, obite blachą, ma skrzynię biegów trzybiegową. Wszystkie biegi są niesynchronizowane. Przednia amortyzacja samochodu jest zrobiona na sprężynach zwijanych, takie jak w zegarku są, hamulce. To są nie hamulce, tylko spowalniacze. Nie ma wspomagania kierownicy, jeździ się ciężko. Głośny samochód, ale przyzwyczaić się można. Oprócz samochodów kolekcjonuję też nakrycia głowy. Przejechałem wszystkie kontynenty, zawsze kupuję czapki. I tak się nazbierało, około 250 już nakryć głowy. Mam czapki z Kazachstanu, z Gruzji, Syrii. I mam też czapki z Peru. Są bardzo kolorowe czapki z Tajlandii. Panie młode, które wychodzą za mąż, właśnie w takich czapkach się ubierają. A jedną czapkę, którą mam, to mam żydowską, bardzo ciekawą rodowodem. To jest czapka, który zakłada młody pan do ślubu. Tylko raz zakłada i właśnie udało mi się kupić tę czapkę. Kolekcjonuję też zegary. Zegary z duszą. Każdy zegar, który kupuję, mam ich 21, są mechaniczne. Najstarszy mój zegar to jest 1875 rok, Gustav Becker. Mam piękny kwadransowy zegar z 1919 roku. Pięknie bije. Dla wielu osób pasja kolekcjonerska staje się elementem wnoszącym w życie radość i pozytywną energię. Pani Janina Sordyl-Furtak odnalazła te emocje w kartkach okazjonalnych, a zwłaszcza tych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jej bogata kolekcja posiada przede wszystkim wartość sentymentalną, ale jednocześnie jest swego rodzaju kroniką realiów życia w Polsce od czasów PRL-u i kartek czarno-białych do czasów współczesnych z kartkami rękodzielniczymi czy trójwymiarowymi. Ta kolekcja w zasadzie rozpoczyna się od najstarszej kartki, jaką posiadam. To jest kartka z 1948 roku i ona przedstawia trójkę dzieci, które siedzą na płocie. Ta kartka dla mnie ma takie znaczenie symboliczne. Te dzieci dla mnie symbolizują nadzieję i wiarę w to, że młode pokolenie, zrodzone 3 lata po wojnie, jest naszą nadzieją, przyszłością. Oddzielną kategorię stanowią kartki religijne. Tematem już nie była głównie choinka, która dominowała w poprzednich kartkach, tylko szopka. Następne kartki, które moim zdaniem jak gdyby zmieniły dotychczasową tradycję i obyczaje, to były kartki, w których pojawiały się elementy kosmiczne. Chodzi o to, żeby uchwycić tego ducha, tę atmosferę tych lat. Jeżeli się nie przekaże właśnie tego ducha, no to będzie to jakby obraz spłaszczony, trochę karykaturalny. Dlatego uchwycam jakby taką każdą chwilkę, która mówi coś na temat sposobu myślenia ludzi, ich gustów, ich poczucia humoru, no ich kultury, poczucia estetyki, wiary, czy sposobu zachowania się, tradycji, obyczajów. To jest niezwykle ważne, żeby to utrwalić, żeby to przetrwało. Podobne przesłanie towarzyszy panu Janowi Koczwarze, który przez dziesiątki lat skrupulatnie gromadzi i archiwizuje wszelkie materiały dokumentujące życie kulturalne ziemi myślenickiej.
Archiwa te obejmują tysiące pozycji, stanowiąc fenomenalne źródło wiedzy o dorobku lokalnych twórców we wszystkich dziedzinach artystycznych. Pan Koczwara posiada również nietypową kolekcję jadłospisów oraz znakomite przykłady sztuki ludowej, ale najwięcej miejsca w swoim sercu przeznaczył dla aniołów. Od 40 lat interesują mnie anioły w rozmaitych postaciach. Anioły dobra, anioły piękna. I one sprawiają, że całe moje życie jest jak gdyby podporządkowane właśnie aniołom. Aniołom adorującym, muzykującym, czasem płaczącym, zatroskanym. Aniołom właśnie wszelkiego dobra. One są dokładnie policzone, zarejestrowane, dokładnie 1411. Bywa tak, że niektórzy zwracają uwagę, o tu też masz takiego samego, co tu na ścianie. Nic podobnego. One są bardzo różne, nawet w barwie, w kolorystyce, nawet w układzie wzroku, oczu i tym podobne. Jest różnica. W okresie pracy zawodowej w sposób szczególniejszy, rzekłbym, interesowałem się twórczością ludową w szerokim rozumieniu tego słowa. Tym sposobem właśnie miałem większą łatwość w zdobywaniu właśnie tych obiektów stricte ludowych, takich prawdziwie samorodnych, ludowych. No są jak gdyby prosto zwyczajne wyciosane dłutem, malowane też. No są zwyczajne, niewydumane, tak jak ich serce dyktowało. No i tym sposobem one są bardzo ujmujące właśnie przez to, że są takie właśnie wprost przemawiające do naszej wyobraźni i serduszka. Najczęściej kolekcje tworzy się od początku, ale bywa i tak jak w przypadku pana Andrzeja Boryczki, gdzie gromadzenie zbiorów zainicjował jeszcze jego tata. To dzięki niemu zaczęło powstawać niezwykłe archiwum myślenic, opatrzone szeregiem rysunków, a nawet niezwykle precyzyjnymi, zmierzonymi krokami, planami okolicy. Następca kontynuuje ten fenomenalny zapis przeszłości, wzbogacając kolekcję m.in. literaturą związaną tematycznie lub poprzez autorów z miastem i regionem. Jest taka książka, która dla mnie jest bezcennym elementem mojej kolekcji i prawdopodobieństwo duże, że jest to jedyny zachowany egzemplarz. Właściwie rzeczy, która nie została nigdy wydana. Autorstwa myśleniczanina Jana Szczęsnego, pobratymca Płatkowskiego, który jest autorem kilkudziesięciu różnych pozycji, z których większość znajduje się w mojej kolekcji. Był to człowiek wszechstronny, pisał rzeczy historyczne, pisał rzeczy humorystyczne, pisał sztuki teatralne z przeznaczeniem dla ludowych teatrów. I w tym egzemplarzu, w każdym akapicie pojawiają się poprawki autora. Natomiast później przyklejona została notatka prasowa o cenzurze i zakazie publikacji tego dzieła na terenie wtedy zaboru austriackiego. Głównym moim zainteresowaniem jest poczta na terenie powiatu i miasta Myślenice. Jednym z takich najciekawszych, choć tematów na pewno niszowym, to jest akcja, która została prowadzona w momencie uzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja tak zwanego spolszczania znaczków zaborców. Największą satysfakcję sprawia mi dopasowywanie elementów zrazu rozproszonych, luźnych w jedną logiczną całość czy w ciąg zdarzeń. Ileś mam takich punktów, które czekają na to, żeby je gdzieś tam ze sobą w pewnym momencie połączyć i myślę, że zdołam to zrobić, bo jednak tych różnych faktów przybywa. To i sąsiedzi mają pewne wiadomości i pamiętają pewne rzeczy, a że faktycznie, a czasem się jak się ich naprowadzi, to sobie przypomną. I jest to kolejny kamyczek, który się dokłada do tego wszystkiego. A jak już się znajdzie jakiś pisany dokument, no to po prostu już jest bosko. Okazuje się zatem, że istota kolekcjonerstwa nie skupia się wyłącznie na materialnej wartości posiadanych zbiorów. Należy jej szukać w tym, co najbardziej wzbogaca nasze wnętrze.